miało być zielone. Tak? Już. Zaczynamy. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszym pierwszym webinarze zorganizowanym przez Klinikę Leczenia Ran Podos we współpracy z firmą Smith & Nephew. Ja nazywam się Agnieszka Wołowicz, jest ze mną Monika Szczucka. Obie pracujemy w Klinice Leczenia Ran, która zajmuje się leczeniem ran ostrych i przede wszystkim też leczeniem ran trudno gojących się o różnej, przeróżnej etiologii. Dzisiejszy webinar jest, tak jak powiedziałam, pierwszym z serii webinarów Pielęgniarki dla pielęgniarek. Tematem dzisiejszego webinaru jest postępowanie z raną przewlekłą. Drodzy Państwo, cały czas jest obecny czat. My potrzebujemy jeszcze takiej informacji, czy Państwo nas dobrze widzicie i słyszycie. Jest informacja zwrotna, że dobrze nas widzicie i słyszycie. Witamy jeszcze raz wszystkich serdecznie. I myślę, że możemy zacząć. Przede wszystkim na początek naszego webinaru chciałabyśmy zwrócić na to, że tak jak i w naszym życiu, posługujemy się różnymi technikami w czasie opatrywania ran. Jest to technika sterylna oraz technika czysta. W naszej klinice przede wszystkim korzystamy z techniki sterylnej w czasie opatrywania ran. Najważniejszym elementem każdej z tych technik jest dezynfekcja i mycie rąk. Od tego zawsze zaczynamy naszą pracę z ranami. Tak jest. Różnice, jakie są w technice sterylnej, to przede wszystkim to, że korzystamy tylko i wyłącznie z rękawiczek sterylnych, ze sterylnych serwet, narzędzi, gazików. Dodatkowo dzięki temu możemy swobodnie dotykać rany, docinać opatrunki i dodatkowo też stosujemy sterylne produkty, czyli płyny oraz inne potrzebne nam rzeczy. Technika sterylna jest przede wszystkim skierowana do profesjonalistów, którzy pracują z ranami. Natomiast też, jeżeli ktoś posługuje się techniką czystą, nie jest ona zła, ale musimy pamiętać, że wtedy już nie możemy mieć takiej swobody przy dotykaniu rany, czy też operowania z opatrunkami. W technice czystej możemy wykorzystywać gotowe zestawy, które tutaj chciałabyśmy jeszcze Państwu pokazać. Tak wygląda taki jednorazowy zestaw, który możemy użyć w technice czystej. Jest tutaj dostępna w nim serweta oraz pean i takie szczypczyki, którymi możemy sobie wyjmować gaziki. I posługując się tym zestawem, właśnie możemy na ranie dokonywać zmiany opatrunku przy pomocy gazików, które łapiemy szczypczykami, przecieramy rany, aby je nie dotykać w rękawiczkach diagnostycznych, które do tej zmiany używamy. Myślę, że możemy przejść dalej. Może jeszcze warto tutaj podkreślić, jeśli chcielibyśmy się oprzeć też o jakieś wytyczne, bo możecie Państwo mieć takie pytanie, no właśnie, dlaczego technika sterylna i tylko technika czysta. Otóż jakby dokumenty Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran dotyczące, ważny taki dokument, jeśli mówimy o postępowaniu z raną przewlekłą, dokument się nazywa Debridement z 2013 roku. Tam jest jakby wprost powiedziane, że jakby właściwie jedyną drogą, techniką do oczyszczania ran jest właśnie technika sterylna. Nawet więcej, że wszystkiego, tak jak tutaj Monika powiedziała, czego używamy do leczenia ran, czyli płynów, narzędzi, opatrunków, wszystko musi być sterylne. Może jeszcze, Moniko, powiedzmy, że jakby cały czas jest aktualny czat, na którym Państwo możecie zadawać pytania i my później oczywiście z przyjemnością na te wszystkie pytania odpowiemy.
Tak, i jeszcze właśnie, Agnieszko, chciałam tutaj wspomnieć o tym zdjęciu, które mamy tutaj w prawym rogu. Otóż jest to przykład tego, jak w naszej klinice mamy naszykowany zestaw do opracowania rany. Czyli mamy rozłożoną sterylną serwetę na stoliku. Na to wyrzucone są serwety, które służą nam do oklejenia tej rany oraz podstawowe narzędzia, które będziemy używali przy zmianie tego opatrunku. Dodatkowo też mamy tutaj zestaw do płukania, czyli miseczkę, strzykawkę, wenflon. No i tak właśnie jesteśmy przygotowane do pracy i działamy z pacjentem. Przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o takie właśnie przygotowanie do opracowania rany w naszym ośrodku, tak jak tutaj mówiłyśmy już wcześniej na poprzednim slajdzie, czyli mamy narzędzia przygotowane, wszystko sobie wyrzucamy, z uwagi też, że pracujemy przede wszystkim samodzielnie, to staramy się przemyśleć to, co wykładamy na stolik, tak aby nie musieć za chwilę znowu zdejmować rękawiczek sterylnych i czegoś tam wyszukiwać, tylko staramy się przemyśleć dokładnie, co sobie mamy naszykować do danego opracowania rany. Tak jak tutaj mamy też jeszcze wymienione już w pierwszym podpunkcie nasz podstawowy zestaw, z czego się składa, z łyżki kostnej, peanu, nożyczek. Dodatkowo jest też jeszcze skalpel wyrzucony oraz zestaw do płukania, jeśli tego rana wymaga. Następnie na wyrzucone nasze gaziki sterylne przygotowujemy sobie preparaty do dezynfekcji skóry wokół rany, lawaseptyki oraz antyseptyki. Tutaj na zdjęciu widzimy, jak na każdą, że tak powiem, kubkę gazików mamy przygotowane już preparaty. I następnie, gdy już się ubierzemy w rękawiczki sterylne, to myjemy ranę dookoła środkiem do odkażania skóry, tak aby jak najmniej ograniczyć drobną stroję, aby nie wnikały one nam do rany potem w czasie opracowywania jej. I tak przygotowane pole środkiem do odkażenia oklejamy sterylną serwetą i jesteśmy w sumie gotowe do opracowania. Czy Agnieszko, chcesz coś jeszcze dodać tutaj w tym? Może jeszcze warto podkreślić, że taki schemat postępowania, jak powiedziała Monika, czyli najpierw przygotowanie zestawu, później przygotowanie sobie okolicy, odkażenie skóry dookoła rany, oklejenie jałowymi serwetami, jest u nas takim normalnym standardem, który powtarzamy przy opracowaniu każdej rany. Nieważne, czy jest to niewielka naskórkująca rana, czy też duża rana, na przykład w zespole stopy cukrzycowej, gdzie toczy się zakażenie, to jest jakby mniej ważne, tak? Ten uniwersalny schemat jest powtarzalny przy każdej ranie. Jest to u nas takim podstawowym standardem, dzięki czemu też jakby ilość reinfekcji, które zdarzają się, bo niestety zdarzają się, pracujemy, tak jak Monika powiedziała, tylko i wyłącznie w technice sterylnej, a mimo tego jakby reinfekcje w tym procesie leczenia ran przewlekłych zdarzały się u nas. Zgadza się. Więc tak jak powiedziałam, ten schemat jest uniwersalny, jest powtarzalny na każdej wizycie i przy każdej ranie, do czego też zachęcamy Państwa. Jesteśmy głęboko przekonani, że innej drogi postępowania z raną przewlekłą nie ma. Czyli jakby wiecie Państwo już, jaka technika jest tą techniką zalecaną i właściwą, co musimy sobie przygotować. Warto, myślę, że teraz chwilę się zastanowić nad tym, jakie mamy możliwości oczyszczania rany, bo jakby już tutaj na początku chcę podkreślić, że ten proces oczyszczania ran jest takim trochę niedocenianym procesem, a jest on jakby bardzo ważny. My do tego etapu leczenia ran przykładamy ogromną wagę i staranność. I tych metod oczyszczania ran, doskonale Państwo wiecie, że mamy bardzo dużo. Dokładnie tak. Tutaj wymieniłyśmy cztery metody oczyszczania ran. Jest to metoda chirurgiczna, autolityczna, enzymatyczna i biologiczna. Te wszystkie metody stosujemy w naszym ośrodku. Jeżeli chodzi o metody chirurgiczne,
No to jest to oczyszczanie oczywiście łyżką kostną, usuwanie na ostro niewłaściwej tkanki, martwych komórek z rany. Jest to oczyszczanie skalpelem. To są takie właśnie metody chirurgiczne, które na co dzień wykorzystujemy w trakcie opracowywania naszych ran. Tak. Jeżeli chodzi o metodę autolityczną, jest to metoda, przy której wykorzystujemy opatrunki, które pozwalają nam uwodnić, zapewnić właściwe wilgotne środowisko w ranie, co ułatwia nam proces eliminowania tkanki martwiczej z rany. Jest to na przykład takim tutaj środkiem może być intracyte gel lub też jodosol. Dodatkowo jodosol też jakby ma też działanie antybakteryjne, więc jest to uważamy, że dosyć dobry opatrunek w przypadku oczyszczania rany. Dodatkowo mamy oczyszczanie enzymatyczne, do tego wykorzystujemy iluxol mono oraz też stosujemy metodę u nas biologiczną, czyli larwoterapia. Czy Agnieszko jeszcze tutaj może chcesz coś dodać jeszcze? Widzicie Państwo, że tutaj też na tym slajdzie wymieniłyśmy, dodałyśmy metodę podciśnieniową. Może jakby warto podkreślić tutaj, że może nie jest to jakby metoda, która wprost służy do oczyszczania rany, ale z całą pewnością jakby trzeba stwierdzić i podkreślić, że jest to metoda, która ułatwia nam to oczyszczanie. Więc jakby tutaj dlatego też została wymieniona, ponieważ jakby pomaga zarządzać nam wysiękiem, oczyszczać łożysko rany, jakby stymulować tą właściwą ziarninę. Tutaj nie wiem, Moniko, czy też mówiłaś o Debrisovcie. Nie, jeszcze nie wspomniałam o tym. Bo do grupy jakby też tych metod takich mechanicznych możemy też zaliczyć posługiwanie się i oczyszczanie rany za pomocą Debrisovtu. Jest to taki monofilament, taki pad z monofilamentem, który należy nawilżyć solą fizjologiczną i też właśnie energicznie jakby właśnie za pomocą tego padu oczyszczamy łożysko rany. Jest to taka metoda może mniej bolesna od na przykład łyżki kostnej, też warta polecenia. Zobaczcie Państwo, możemy wspomnieć Agnieszko o tych gąbkach, które też można tak, wykorzystywać. Bardzo podobna też jakby metoda do Debrisovtu. My też stosujemy oczywiście gąbki do oczyszczania u pacjentów, zwłaszcza jeżeli mają silny ból i chcemy troszeczkę na tej wizycie sprawić, żeby nie była ona nie tyle nieprzyjemna dla pacjenta, więc stosujemy, zawsze dobieramy jakąś tą technikę. Tutaj pojawiło się pytanie, czyli Gasano. Otóż te gąbki, które stosujemy, to są gąbki szurkę. Tak, do oczyszczania rany. Gąbeczek i Gasano, to może jakby tutaj się już do tego odnieśmy. My używamy, my je też jakby tniemy na małe kawałeczki i używamy ich do wykonywania tamponat przy przewlekłych ranach wału paznokciowego. Natomiast do oczyszczania one z całą pewnością się nie nadają, są za delikatne, więc tutaj jeśli padło stwierdzenie gąbki, to na pewno są to zupełnie innego rodzaju gąbki, na pewno nie jest to gąbka typu Ligasano. Zobaczcie Państwo na kolejnym slajdzie, tutaj jakby zebrałyśmy też te wszystkie metody, tak jakby w praktyce, tutaj na górze widzicie Państwo metody chirurgiczne, oczyszczanie rany za pomocą noża wodnego Versagetu, tutaj jest jakby oczyszczanie chirurgiczne na ostro, taki właśnie nekrektomia właściwie, usuwanie martwicy, oczyszczanie za pomocą skalpela. Tu właśnie widzicie oczyszczanie za pomocą Debrisovtu. Bardzo podobno, tak jak tutaj Monika mówiła, metodą jest właśnie oczyszczanie za pomocą gąbek. Podstawowe narzędzie w oczyszczaniu ran łyżki. My mamy jakby szeroki asortyment łyżek, prawda? Najróżniejsze rozmiary, od maleńkich po te większe. I często jakby do oczyszczenia jednej rany wykorzystujemy różne właśnie. Przygotowujemy sobie łyżkę większą, mniejszą, do oczyszczenia później tych zakamarków i krawędzi. Tutaj oczywiście jest metoda autolityczna. W taki sposób możemy uwadniać właśnie suchą martwicę, czyli hydrożel przykryty folią poliuretanową wtedy, kiedy wysięg jest niewielki i oczywiście nie mamy cech zakażenia.
No i oczywiście metoda podciśnieniowa, która, tak jak mówiłam, pomaga nam bardzo, porządkuje nam niejako ten proces oczyszczania rany i przygotowuje na przykład fajnie łożysko rany do kolejnego etapu. No i oczywiście biochirurgia, metoda biologiczna, metoda, którą bardzo lubimy, zwłaszcza jeśli na przykład pacjent jest bardzo bólowy, a mamy dużo takiej rozpływnej martwicy, którą czasami też metodami chirurgicznymi jest nam po prostu trudno usunąć. Myślę, że też jeszcze warto tutaj wspomnieć, że larwoterapia ma też działanie przeciwbakteryjne, tak? Więc jakby to też jest duża zaleta tej terapii. Tak. I myślę, że polecamy tutaj bardzo osobom, które zwłaszcza mają silny ból, jeżeli chodzi o oczyszczanie, bo naprawdę te stworzenia potrafią zczynić cuda na ranach i my często korzystamy z tego, jeśli mamy taką możliwość. Może jeszcze w tym momencie warto powiedzieć, widzicie Państwo, że tych metod jest bardzo dużo. Na pewno każdy z profesjonalistów ma swoją ulubioną. Po jedną sięgamy częściej, drugą wybieramy od czasu do czasu. Myślę, że jakby warto te wszystkie metody poznać, wiedzieć jakby kiedy, po którą sięgnąć. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jaką ranę mamy, ale też jakby od tego, jakie mamy standardy postępowania w ośrodku, jakie algorytmy. Do jednej metody jesteśmy bardziej przekonani, do drugiej mniej. Natomiast tak jak widzicie Państwo, tych metod oczyszczania, narzędzi, po które możemy sięgnąć, jest naprawdę bardzo dużo i możemy je swobodnie wybierać. Drodzy Państwo, mówiąc o oczyszczaniu ran, myślę, że jakby warto też w tym momencie jakby potrafić zróżnicować, też prawidłowo posługiwać się dwoma pojęciami, które są właśnie jakby z tym oczyszczaniem bardzo związane w naszym przekonaniu. Mianowicie pojęcie debridement i nekrektomia. Tutaj jakby widzicie Państwo na slajdzie definicję debridementu, która jest jakby przytoczona wprost z dokumentu Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran o tym samym tytule. I jakby widzicie Państwo, że jest tu powiedziane głębokie usuwanie przylegającej martwej lub zakażonej tkanki z rany, ale także jakby właśnie usuwanie strupa, zdewitalizowanych tkanek, zakażonych tkanek, hiperkeratozy, krwiaka, biofilmu, czyli jakby bardzo szerokie pojęcie. Natomiast może na tym drugim slajdzie będzie to widać lepiej, czyli jakby do czego zmierzam. Debridement jako bardzo szerokie pojęcie, usuwanie, można powiedzieć, tego wszystkiego, co będzie przeszkadzało ranie jakby goić się, tak? Czyli martwica, martwy strób, wysięg, hiperkeratoza, ropa, fragmenty kości, ciała obce, jakby usuwanie z rany zakażonych tkanek, źródła zakażenia, biofilmu, czyli jakby tego wszystkiego, co na każdej wizycie w pracy z raną właśnie powtarzamy. Musi to właśnie oczyszczanie musi być właśnie systematyczne, powtarzalne. Natomiast pojęcie nekrektomia jest takim pojęciem zdecydowanie węższym. Mówiąc jakby nekrektomia, mamy na myśli usuwanie typowo martwicy suchej, rozpływnej, martwego strupa, martwych tkanek, czyli hiperkeratozy. Myślę, że jakby będąc tutaj w gronie specjalistów, jakby warto pamiętać o tych pojęciach, używać ich poprawnie i też jakby dlatego też do tego tutaj jakby przywołujemy te dwa pojęcia. Drodzy Państwo, jakby wiemy już, jakiej mamy używać techniki, wiemy już, jakie mamy metody oczyszczania i zawsze temat, który na pewno Monika się tutaj ze mną zgodzi, wywołuje dużo emocji, tak naprawdę kto może oczyszczać rany. No i teraz jakby tutaj na chwilę zatrzymajmy się przy tym temacie. Dokument Debridement Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran mówi nam, że oczyszczanie na ostro jest metodą, która może być używana przez każdego medyka, włączając pielęgniarki, lekarzy, tak, dermatologów, podiatrów, innych medyków, tak, o chirurgicznej specjalności. Natomiast no, jest to webinar pielęgniarki dla pielęgniarek. Więc ta kwestia jest najważniejsza. Tak, bo zawsze jest tutaj właśnie co ja mogę, a czego nie mogę, czy ja w środowisku domowym to mogę tą martwicę usunąć, czy nie mogę usunąć, prawda?
No i teraz zobaczcie Państwo, co nam mówi rozporządzenie ministra. Mówi nam, że pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, świadczeń leczniczych obejmujących dobór sposobów leczenia ran, jeśli ukończyła kurs specjalistyczny. Mówimy tutaj o kursie leczenia ran, bo to tak naprawdę on nam daje podstawowe uprawnienia, lub też specjalizacja chirurgiczna, tak? Natomiast jakby w naszej opinii inna kwestia, która jakby nie jest jeszcze do końca doprecyzowana, to właśnie jakby wskazanie konkretnych działań medycznych, które pielęgniarka może wykonywać na zlecenie lekarskie. Tak naprawdę wszystko może wykonać na zlecenie lekarskie i też jakby opierając się jakby właśnie o to, co przed chwilą powiedziałam, my też jakby działamy tak w naszym ośrodku. Zawsze jakby jest obok lekarz, który właśnie może przyjść, zobaczyć, zlecić, wspomóc nas. Jakby my też tutaj w naszej klinice działamy właśnie w zespole. Jakby wspieramy się, konsultujemy i jakby tak podchodzimy do tego tematu. Także myślę, że jest to jakby ważny temat, który tutaj warto było poruszyć, dlatego też jakby o tym mówimy. Coś jeszcze, Moniko, chcesz dodać? Nie, myślę, że tutaj, że tak powiem, pójdźmy dalej. No i teraz możemy sobie zadać pytanie i wspólnie się zastanowić, bo już wiemy, kto może oczyszczać rany. Tak naprawdę, czy zawsze, w każdej sytuacji rana powinna być oczyszczana? I teraz jakby myślę, że możemy się nad tym zastanowić, kiedy nie oczyszczać, bo tak jak tutaj Państwo widzicie, jest kilka takich wyjątków. Kiedy właśnie nie możemy oczyszczać rany. Jest to na pewno wtedy, kiedy jest krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej. Na tym etapie my nie oczyszczamy tutaj ran, tylko czekamy do zabiegu rewaskularyzacji. Do tego czasu staramy się zadbać o to, żeby nie rozwinęło się zakażenie w obrębie rany, tak? Czyli stosujemy lawaseptykę, antyseptyki, stosujemy opatrunki przeciwbakteryjne, ale niestety, ale nie oczyszczamy tych ran intensywnie, na ostro, mechanicznie, dopóki nie będziemy mieli ukrwienia prawidłowego kończyny. Może tutaj jeszcze warto doprecyzować, że jakby jedynym takim odstępstwem, kiedy w przypadku krytycznego niedokrwienia kończyn jednak decydujemy się na oczyszczanie, to jest tak zwany objaw chełpotania, tak? Czyli widzimy, że właśnie są podminowane tkanki, mamy właśnie zbiornik kropy, mamy ucieplenie, pod palcami mamy taki objaw chełpotania, myślę, że wiecie Państwo, o czym mówimy. I wtedy jakby taka sytuacja obliguje nas do tego, że właśnie ten zbiornik kropy, tam gdzie toczy się aktywnie to zakażenie, musimy właśnie naciąć, opróżnić, wypłukać, no i później, tak jak Monika mówiła, odkazić, założyć opatrunki antybakteryjne, jakby doczekać właśnie do momentu rewaskularyzacji. Cieszę się, że o tym wspomniałaś, bo ja zapomniałam. Przede wszystkim, kiedy jeszcze nie oczyszczamy rany, to też wtedy, kiedy jest brak profilaktyki przeciwodleżynowej u pacjenta. Jest to taki sam mechanizm, tak jak w przypadku niedokrwienia, tak? Jeżeli pacjent nie będzie odciążał miejsca, które jest chore, wtedy nasze działania, które my będziemy tutaj prowadzili i nasze obrysowywanie ran nie przyniesie, że tak powiem, zadowalających efektów, tak? Bo nie będzie tego odciążenia, ta rana nie będzie mogła się goić, jeżeli nie będzie prawidłowego odciążenia rany przeciwodleżynowej. Dodatkowo też, jeżeli mamy brak warunków do oczyszczania ran, no to też raczej nie oczyszczamy takich ran, tak? Jest to ryzyko zakażenia, kontaminacji tej rany, no niestety nie jest to wskazane. Dodatkowo też, jeżeli nie mamy zgody pacjenta, to też nie możemy oczyszczać, tak? Jeżeli pacjent się nie zgadza, wyraźnie mówi, że nie zgadzam się, nie chcę, to nie poczynamy dalszych działań. No i też jeszcze ważnym takim elementem jest ból, tak? U nas tak naprawdę na pierwszorazowej wizycie, która odbywa się w naszym ośrodku u lekarza, pacjent jest w tym, na tej wizycie tutaj, że tak powiem, farmakologicznie
zaopatrzony w leki przeciwbólowe, tak, aby ten proces leczenia był dla niego o wiele łatwiejszy i to oczyszczanie, które my będziemy wykonywały później na kolejnych wizytach, nie sprawiało tak silnego bólu, że tak naprawdę nasz pacjent no, nie będzie w stanie wytrzymać tego, tak? Zgadza się. Czy jeszcze coś? Ja myślę, że o bólu to jeszcze za chwileczkę powiemy. Natomiast może jeszcze odniosę się do tej biodermii zgorzelinowej, bo to też oczywiście jest jeden taki wyjątek, kiedy jakby nie oczyszczamy rany. Biodermia zgorzelinowa to jest jakby taki przykład rany, kiedy tak jak tutaj może nie wiem, to zdjęcie jest takie trochę małe i może jakby nie widać tu wyraźnie, ale właśnie na owrzodzeniu pojawia się na przykład właśnie taka czarna martwica. Jest to jakby rodzaj schorzenia, który wymaga tak naprawdę zupełnie innego leczenia przyczynowego. Często wdrożenia właśnie glikokortykosteroidów, jakby i wtedy też pacjent przede wszystkim jakby wymaga, tak jak powiedziałam, zupełnie innego leczenia przyczynowego, więc jakby w tej sytuacji odstępujemy też od właśnie takiego agresywnego oczyszczania ran. Czyli jakby wiemy już kolejną, mamy jakby ta wiedza nam się układa i systematyzuje, bo wiemy już jakby kto może oczyszczać, jak możemy oczyszczać i wiemy też kiedy nie oczyszczać, czyli myślę, że już bardzo dużo wiemy. Przejdźmy drodzy Państwo dalej. Zobaczcie Państwo, że też w zależności mówiliśmy tutaj o metodach oczyszczania, właśnie tutaj nawiązuję do bólu, w zależności od tego, jaką metodę oczyszczania wybierzemy, czy to będą metody mechaniczne, biologiczne, autolityczne, też jakby skala bólu u pacjenta, właśnie ona też, ten ból może przybierać różne natężenie. Każda z tych metod jakby będzie się wiązała właśnie też z bólem, natomiast nie chcę też tutaj powiedzieć i postawić znaku równości, że oczyszczanie zawsze musi się jakby wiązać z bólem u pacjenta. Nie zawsze tak jest, jakby my potrafimy ten ból leczyć, potrafimy go jakby regulować, mamy na niego wpływ. Jakby są różne metody oczywiście walki z bólem i to jakby też u nas w klinice robimy. Natomiast myślę, że warto też sobie zadać pytanie, tak, dlaczego właśnie co ma wpływ na to, po jakie metody oczyszczania ran sięgamy, tak? No i tutaj oczywiście pierwszym takim wyznacznikiem, oczywiście nie ukrywam, że jest ból, tak? Ale to też jakby różne metody znieczulenia ran, tak? Czy to będą, mamy metody nasienkowe, znieczulenie trójkostkowe, znieczulenie metodą Obersta, znieczulenie nasienkowe, tak? Znieczulenie wziewne, lignokaina w żelu, czyli takie znieczulenie miejscowe, które jakby samodzielnie może zastosować pielęgniarka, no i oczywiście jakby leczenie bólu zgodnie z drabiną analgetyczną, czyli myślę, że jeszcze tutaj właśnie dodam a propos bólu, no to myślę, że akurat tutaj świetną metodą jest wybór metody oczyszczania rany larwami, ponieważ właśnie w przypadku, kiedy u nas pacjent ma silne te dolegliwości bólowe, to nie ukrywamy, że jednak właśnie też decydujemy się na tą metodę, ponieważ ona no, w 80% myślę procentach jest dla pacjenta bezbolesna i przynosi skuteczny efekt, dlatego też myślę, że warto tutaj w tym punkcie o tym wspomnieć. Tak, zdecydowanie. Natomiast no, zawsze jakby dana metoda znieczulenia to są jakby też pewne koszty dla pacjenta. My jesteśmy ośrodkiem prywatnym, więc jakby tutaj w naszym ośrodku za każdą realizowaną procedurę pacjent płaci, więc jakby po pierwsze właśnie ból, też jakby wrażliwość na ból naszego pacjenta, bo my też jakby to natężenie bólu pacjentów badamy, chociażby używając skali numerycznej, czy też skali wzrokowo-analogowej, więc jakby ból bierzemy pod uwagę, koszta, no też jakby jakość życia, no tak jak tutaj Monika powiedziała, to wszystko co robimy, oczyszczanie i wszystko co się wiąże jakby z opracowaniem rany, to musi być znośne po prostu dla pacjenta, tak? Często jakby też opieramy się na przykład na decyzji pacjenta, kiedy na przykład pacjent powie nie, tą metodą to na pewno
nie, bo ja się nigdy na to nie zgodzę. Jakby też tutaj możemy zawsze próbować pacjenta przekonać, ale jakby szanujemy jego decyzję. Tak jak tutaj Monika też wspomniała, każdy z nas ma też jakby swoje ulubione metody. Mamy swoje ulubione metody oczyszczania, swoje ulubione opatrunki, ale mamy też swoje ulubione metody na przykład znieczulania. Więc jakby tutaj ogólnie możemy powiedzieć o doświadczeniu personelu. No i oczywiście też jakby pewne algorytmy, tak, wytyczne panujące w danym ośrodku. Oczywiście też choroby współistniejące, tak, tutaj też właśnie leki, jakie przyjmuje pacjent, to też ma na pewno duży wpływ i na metody znieczulania, i na wybór metody oczyszczania rany. Także jakby to są też te ważne elementy, które z całą pewnością bierzemy pod uwagę. I myślę, że jeszcze tutaj, Agnieszko, warto wspomnieć o tym, o wyborze metody. Myślę, że też warto wspomnieć o czasie, który my przeznaczamy na wizycie dla naszego pacjenta. Bardzo myślę, ważne. Że to jest bardzo ważny element, ponieważ standardowa wizyta w naszym ośrodku trwa, myślę, godzinę. W tym czasie możemy na spokojnie przygotować pacjenta do zabiegu, możemy go znieczulić. Jest to dla nas duży komfort, tak? Bo jeżeli pacjenta boli i to możemy właśnie przygotować na spokojnie znieczulenie, odczekać ten moment, nie musimy się nigdzie śpieszyć. Jeżeli ten pacjent wymaga więcej czasu, to realizujemy tę wizytę oczywiście dłużej. Także myślę, że to jest duże, znaczy, że to ma duży wpływ właśnie na wybór metody, jaką będziemy oczyszczać ranę. Oczywiście, to jest jakby, no my mamy ten komfort, że mamy ten czas, więc jakby rzeczywiście, tak, przyznaję, to ma też duży wpływ. No i myślę, że możemy przejść teraz do kolejnego elementu naszej wizyty, którą realizujemy u nas w ośrodku, czyli czym przemywamy i czym płuczemy rany. Do tego służą nam lawaseptyki, czyli są to wyroby medyczne, które są przeznaczone, są to specjalnie przeznaczone do przemywania i oczyszczania ran. Wyróżniamy sól fizjologiczną oraz rosół Ringera. Są to najtańsze i łatwo dostępne środki, którymi możemy się posługiwać. Mamy też lawaseptyki, które zawierają substancje poliheksanidynę, oktanidynę, podchlorynę i surfaktant. Takie lawaseptyki służą nam do wstępnego oczyszczenia, umycia zanieczyszczeń z rany, usunięcia tego biofilmu bakteryjnego i pozwalają nam też nawilżyć łożysko rany. Tutaj na zdjęciach mamy pokazane, jak akurat stosujemy lawaseptykę w przypadku przetoki u pacjenta, czyli wykorzystujemy do tego miski sterylne, do których możemy sobie nalać płynu i przy pomocy strzykawki oraz wenflonu wypłukać taką ranę. Jeżeli rana jest bardzo głęboka i jest też bardzo duża, wykorzystujemy do tego strzykawkę Żanetę oraz cewnik na latona. Tutaj chcielibyśmy jeszcze Państwu pokazać właśnie jak wyglądają u nas takie miski. To są, mamy różne wielkości, więc myślę, że tutaj też możemy sobie dobrać to do obszaru rany, który mamy do opracowania. Czy jeszcze coś myślisz, żebyśmy tutaj dodały? Myślę, że może warto też podkreślić, że ten proces płukania, w ogóle przemywania rany jest jakby takim pierwszym na drodze postępowania z raną, kiedy ściągamy opatrunki i myślę, że jest bardzo ważny. Często my na jednej wizycie kilka razy płuczemy ranę, na początku i później też jakby po etapie oczyszczenia, żeby jeszcze, zwłaszcza z głębokiej rany, wypłukać jakby ten cały urobek, te wszystkie tkanki, które w ranie pozostały po intensywnym etapie oczyszczania. Myślę, że jakby jest to też bardzo ważny element, zwłaszcza jeśli mamy ranę zakażoną, tak, żeby właśnie te wszystkie te zakażone tkanki, bakterie, biofilm z rany wypłukać. Może jest to też jakby też dobry moment, żeby powiedzieć i podkreślić, że dzisiaj na tym webinarze jakby celowo omijamy i dokładnie nie omawiamy zagadnień związanych z postępowaniem z raną przewlekłą, bo... Tak, zakażoną, przepraszam, bo będzie to tematem naszego kolejnego webinaru, już niedługo, chyba 5 listopada, więc tam tylko i wyłącznie skupimy już się na postępowaniu z raną zakażoną, na co już w tym momencie serdecznie zapraszam. Zgadza się.
Czyli przechodzimy sobie dalej. Monika mówiła o lawaseptyce i też pojęciem, które często jest mylone z lawaseptyką, jest antyseptyka. Jakby też warto sobie to dobrze w głowie poukładać, do czego służą nam lawaseptyki, a do czego nam służą antyseptyki, bo często jakby właśnie antyseptyki mylnie i błędnie są właśnie używane na przykład do mycia ran. Natomiast antyseptyki są to albo produkty lecznicze, albo wyroby medyczne, które zawierają już czynną substancję przeciwdrobnoustrojową, antybakteryjną. To może być albo polihexanidyna, albo aktenidyna, albo jodopowidon, albo podchloryny. I te jakby substancje, czyli antyseptyki, służą tylko i wyłącznie do dekontaminacji łożyska rany, do odkażenia łożyska rany. To jest też jakby bardzo ważny element, który jakby też musi mieć swoje miejsce i jakby celowo tutaj mówię swój czas w tym jakby procesie postępowania z raną przewlekłą. W zależności od tego, jakiego antyseptyku użyjemy, czy to będzie jodopowidon, czy to będzie aktenidyna, czy to będą podchloryny, czy to będzie polihexanidyna, zgodnie jakby ze specyfikacją każdego z tych produktów, ten jakby proces odkażania, on tak jak powiedziałam, musi trwać 5 minut, 10 minut, 15 minut. Jakby chciałybyśmy tutaj z Moniką, żebyście sobie Państwo jakby uświadomili i też jakby kładziemy zawsze na to nacisk i podkreślamy, że jakby samo przetarcie łożyska rany gesikiem z aktenidyną czy popryskanie preparatem nie ma nic wspólnego z odkażaniem. To jakby, tak jak tutaj napisałyśmy, to jest siła danego preparatu, który zadziała w określonym czasie, tak? To, co my jeszcze jakby stosujemy, mamy też taką zasadę w naszym ośrodku, że zawsze jakby po tym etapie odkażania dodatkowo jeszcze łożysko rany wypłukujemy albo solą fizjologiczną, albo jałową wodą do wstrzyknięć, tak żeby to łożysko rany pozostało bezpieczne i też jakby takie obojętne. Już tak przygotowujemy łożysko rany przed jakby aplikacją opatrunku. Coś jeszcze tutaj chciałabyś dodać? Wyczerpałyśmy temat. Czyli tak jak mówiłam, bardzo ważna kwestia, lawaseptyki służące do mycia, antyseptyki służące do odkażania. Myślę, że też tutaj właśnie ważnym elementem w tym wszystkim jest ocena rany przez nas, czyli z czym mamy tak naprawdę do czynienia, tak? Ranę oceniamy pod względem tego, czy jest infekcja, czy jest duży wysięg, ilość tego wysięgu, rodzaj, czy jest jakiś zapach. Dodatkowo też oceniamy ją pod względem rodzaju, z jakim mamy do czynienia, z jaką tkanką, czy jest to martwica sucha, martwica rozpływna, czy też ziarnina, czy też jest to tkanka, która naskórkuje już, czy też to jest na przykład tkanka przerośnięta, tak jak mamy tutaj zmacerowane brzegi rany, hiperkeratozę wokół rany. Dodatkowo też oceniamy jakość skóry dookoła, czy jest ona podrażniona, czy też jest coś niepokojącego, wyprysk kropny, czy jest ona sucha. To są takie ważne elementy podczas procesu leczenia ran, na które zawsze zwracamy uwagę, bo dzięki takiej ocenie ran możemy dobrać właściwy opatrunek. Jest to też dla nas ważne, bo wybieramy wtedy, czy też opatrunki, które są superabsorbentami, czy są to opatrunki piankowe, czy są to opatrunki antybakteryjne, czy są to opatrunki, które nam pozwolą dodatkowo jeszcze oczyścić ranę między wizytami, między tym oczyszczaniem mechanicznym, które wykonujemy na wizycie, a jeszcze dodatkowo oczyszczą ranę, gdy założymy opatrunek, tak? I tutaj właśnie na tych zdjęciach, które pokazujemy, mamy tutaj różne rodzaje takiej właśnie tkanki. Mamy tkankę martwiczą, rozpływną, mamy tutaj ziarninę, mamy tutaj właśnie hiperkeratozę, która powstała na skutek zbyt dużego przeciążenia okolicy rany. Mamy też tutaj ranę przetokę, wokół której też powstało podrażnienie na skórze.
ale też mamy ładną, czystą powierzchowną ranę, która już nas kurkuje i już jest na etapie właściwego gojenia. Nie wiem, czy tutaj jeszcze myślę, coś możemy dodać. Myślę, że możemy jeszcze powiedzieć, że warto też zawsze zwrócić uwagę na ziarninę, przepraszam, która jest w ranie, bo my czasami właśnie patrząc na ranę widzimy, że mamy ziarninę, już się bardzo cieszymy, no i fajnie. Natomiast jakby jakość tej ziarniny też dużo będzie o ranie mówiła, prawda? Bo właśnie, czy jest to takiej dobrej jakości ziarnina, która jest właśnie taka błyszcząca, ładnie krwawiąca, spoista, to jest jakby na pewno świadczy o tym, że jakby tutaj ten proces ziarninowania zaczyna się pojawiać na niej od brzegów, też właśnie na skórek, że jest to właściwe, jesteśmy na dobrej drodze. Natomiast często też takim zjawiskiem, które obserwujemy, jest taka właśnie przerośnięta, anergiczna, blada albo taka nawet czasami rozpulchniona ziarnina, która jakby nie jest już właściwą tkanką. Trzeba jakby też umieć jakby rozróżniać, zwracać na to uwagę. Jeśli ta ziarnina jest właśnie taka przerośnięta, blada, rozpulchniona, to często świadczy też właśnie, że być może właśnie w ranie toczy się zakażenie, ten proces zapalenia, ta pierwsza faza leczenia ran, ona się jakby może tutaj wtedy przedłużać. Ale myślę, że jakby ten temat to jest tak tytułem wstępu do kolejnego webinaru, to tutaj tylko jakby delikatnie zwracamy na to uwagę, że też jakby jakość tej ziarniny w łożysku rany dużo nam o tej ranie będzie mówiło. No i teraz dzięki temu, że ocenimy naszą ranę, z którą się zmagamy, możemy zastosować właściwy opatrunek. Wybierając opatrunek, tak jak mówiłyśmy, zwracamy uwagę na to, czy jest ona zakażona, jaką mamy ilość tego wysięku przede wszystkim, jaki jest jego rodzaj, czy jest głęboka ta rana, czy też powierzchowna, czy też płytka. Dodatkowo chcemy zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy przetokę, no to bardzo ważne jest to, żeby ją sączkować, tak? Żeby nie pozostawiać jej tylko na opatrunku wtórnym, ponieważ trzeba odprowadzić całą tą ilość wysięku z tych przetok, aby nie doszło do jakiegoś, że tak powiem... Żeby ten na przykład płyn, tak, ta zakażona treść, żeby ona się właśnie w tych często wąskich przetokach nie kumulowała. Musimy jakby ewakuować to wszystko z tych wąskich przetok, kieszeni. Aby nie doszło do żadnego właśnie nadkażenia tej rany. Dokładnie. Dodatkowo też wybierając opatrunek, musimy zwrócić uwagę na to właśnie, czy jeszcze tak króciutko tutaj wspomnę o tym zakażeniu, tak? Bo jeżeli mamy zakażenie, to nie stosujemy opatrunków adhezyjnych, tylko stosujemy opatrunki nieadhezyjne po to, aby nasze zakażenie się nie rozprzestrzeniało. Dodatkowo też przy wyborze opatrunku musimy wziąć pod uwagę lokalizację rany, tak? I też musimy wziąć pod uwagę aktywność pacjenta, bo jeżeli mamy pacjenta dosyć aktywnego, no to tutaj opatrunki, które będą dobrze się trzymały na ranie, to są najodpowiedniejszym wyborem. Dodatkowo też chciałobyśmy zwrócić uwagę na to, że jeżeli stosujemy kompresjoterapię u pacjenta, to nie stosujemy pod nią opatrunków adhezyjnych, tylko nieadhezyjne, po to, że jeżeli ta rana będzie miała duży wysięg, żeby nie doszło właśnie do nadkażenia tej rany, przez to, że zamkniemy ją w środowisku tak zamkniętym. No i tutaj właśnie mamy też jeszcze na górze takie zdjęcie, jak przykuwujemy sobie opatrunki właśnie do zmiany, czyli wyrzucamy je sobie na serwetę sterylną, czyli mamy tą swobodę w tym, że możemy sobie to wszystko wyrzucić na serwecie, dokładnie sobie to poprzycinać. Nie musimy się tutaj stresować, że jakoś nie zachowamy tej techniki sterylnej, tylko mamy właśnie łatwość tego dotykania tego produktu i jakby go dopasowania do danej ramy. Tak. Mówiąc jeszcze, jakby pozostając na chwilę w temacie, jaki opatrunek zastosować, to myślę, że zgodzicie się też Państwo ze mną i Monika się ze mną zgodzi, że często też jakby takim kluczem
od którego zależy, regułą, od którego zależy właśnie, jak często zmienimy opatrunek i jaki opatrunek założymy, jakim opatrunkiem zaopatrzymy ranę, jest właśnie wilgoć, tak? Ile wysięg w ranie. I tak naprawdę możemy się, drodzy Państwo, spotkać z dwoma sytuacjami. Generalnie jakby wiemy, że rany przewlekłe goją się właśnie o wiele szybciej w środowisku wilgotnym, ale tej wilgoci w łożysku rany musi być właśnie, jakby można powiedzieć, w punkt, tyle, ile potrzeba. Zdecydowanie rzadziej spotykamy się z sytuacją, kiedy jakby tej wilgoci w łożysku rany jest za mało, czyli mamy przesuszone łożysko rany, czyli jakby wtedy, można powiedzieć, tym naszym działaniem musimy dołożyć wilgoci do rany, tak? I na przykład w tym celu mogą nam posłużyć hydrożele. Przykładem takiego hydrożelu jest na przykład Intrasite Gel. Innym opatrunkiem, inną alternatywą może być na przykład Jodosor, który jakby też dokłada wilgoci do rany. Stwarza to idealnie to wilgotne środowisko. Dodatkowo jeszcze będzie doczyszczał łożysko rany i będzie też działał antybakteryjnie, bo zawiera jodynę kadeksomerową, czyli jakby mamy takie, można powiedzieć, trzy w jednym. Fajne wyjście, natomiast zdecydowanie częściej jakby w leczeniu ran przewlekłych my spotykamy się z sytuacją, kiedy w ranie jest za dużo wilgoci i właśnie my tym naszym postępowaniem, jakby zastanawiając się, jaki opatrunek założymy już po tym etapie właśnie oczyszczenia, odkażenia, to właśnie musimy odebrać nadmiar wilgoci właśnie z tej rany. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że nadmiar wysięgu maceruje brzegi rany, niszczy brzegi rany, wtedy będzie się to też wiązało z przykrymi dolegliwościami, a mianowicie z bólem dla pacjenta. No i teraz jakby zadając sobie pytanie właśnie, ile mam wysięgu, jaki mogę założyć opatrunek, zobaczcie Państwo, że mamy bardzo duży wybór. Przede wszystkim jakby tutaj taką główną grupą opatrunków, które możemy zastosować, są pianki poliuretanowe. One mogą być adhezyjne, nieadhezyjne, o różnych kształtach. Na przykład tutaj widzimy Allelin Heal, czyli opatrunek, który możemy założyć na ranę w okolicy łokcia, pięty. Te opatrunki możemy docinać, mocować, takim, to są jakby duża grupa opatrunków piankowych, tak, Allewiny, może jeszcze jakby dokładniej o niektórych z nich opowiemy za chwilę, ale też hydrowłóknina, Durafiber, czyli jakby też grupa opatrunków, która jest jakby dedykowana też na rany z umiarkowanym i dużym wysiękiem. To jest jakby zawsze będzie to opatrunek pierwotny, który przykryjemy opatrunkiem wtórnym. No i też jeśli mówimy o wysięku i w ogóle o wilgoci w ranie, no to jakby nie wyobrażamy sobie leczenia ran, zwłaszcza z dużym wysiękiem, bez jakby podciśnienia, czy to będzie podciśnienie tradycyjne, klasyczne, czy to będzie na przykład piko do ran mniejszych z mniejszym wysiękiem, czyli podciśnienie jednorazowe, jakby tutaj ta metoda podciśnieniowa idealnie, można powiedzieć, zarządza wysiękiem w ranach przewlekłych. No i oczywiście ten opatrunek, który zakładamy na ranę, on musi jakby być stabilny na tej ranie, musi być szczelny, nie może się przesunąć, więc jakby też różne metody, folie, plastry, którymi jakby te opatrunki mocujemy na ranie, czyli jakby też właśnie obserwując, tak jak Monika mówiła, no jakby różne czynniki bierzemy pod uwagę, zakażenie, lokalizację, powierzchnię, rana powierzchowna, rana płaska i tak dalej, rana głęboka, no i oczywiście jakby tutaj ten rodzaj wysięgu, ile jego jest, jaki to jest wysięg, no myślę, że jakby zgodzicie się Państwo z nami, że jest też takim kluczem właśnie w dobieraniu, jaki opatrunek właśnie na jaką ranę. Dokładnie. I właśnie tak jak tutaj chciało się Wam Państwu pokazać, jak u nas aplikujemy opatrunki, tak? Jeżeli stosujemy opatrunek antybakteryjny, siatkę i mamy tutaj przetokę, no to wycinamy tutaj sączek, tak jak mamy pokazane na pierwszym zdjęciu, docinamy cienki sączek, który wkładamy do przetoki, tak aby nie kumulować tego wysięgu w ranie,
Poniżej mamy aplikację Piany, które tutaj wybrałyśmy dla naszego pacjenta, ponieważ jest to pacjent, który jest dosyć aktywny, ten opatrunek dobrze się tutaj sprawdził w tym przypadku, ponieważ też był duży wysięg z rany. Łatwo było go zaaplikować na okolice pięty, bardzo dobrze się, że tak powiem, dopasował do jej kształtu. Jeżeli chodzi o ten tutaj na tych pierwszych zdjęciach, jest to Alevin Life, jest jedynym tutaj jakby ten opatrunek ma duże właściwości właśnie chłonące. To jest jego zaletą. Nie docinamy tego opatrunku, jeżeli aplikujemy go na ranę. Ma też dosyć szeroką warstwę klejącą, więc jest to dla nas bardzo dobre rozwiązanie. Dodatkowo też posiada silikonową otoczkę, więc jakby też jest bardzo delikatny dla skóry, jeżeli ta skóra jest problematyczna, czy też już jest bardzo podrażniona stosowaniem różnych opatrunków z klejem. Jeszcze tutaj chcemy na tym ostatnim zdjęciu zauważyć, że w przypadku tutaj zabezpieczenia miejsca między palcami użyłyśmy opatrunku Alevin Adhesive. Jest to tutaj opatrunek docięty, możemy go docinać swobodnie, dopasowywać do rany. Dlatego też chciałyśmy jeszcze właśnie o tym wspomnieć, że w zależności od rekomendacji opatrunki możemy docinać, jeżeli wymaga tego okolica, w której jest rana. Oczywiście zawsze tylko i wyłącznie w technice sterylnej, używając do tego sterylnych nożyczek, więc jakby to jest bardzo ważne, kluczowe. Mówiąc jeszcze o opatrunkach specjalistycznych, zobaczcie Państwo, że tak jak tutaj można było już zauważyć też wcześniej, tych opatrunków jest bardzo dużo. Są opatrunki piankowe, są opatrunki antybakteryjne. Myślę, że może warto tutaj też wspomnieć, że właśnie jeśli chcemy sączkować przetokę, to jakby też fajnym wyborem i mamy na przykład zakażenie w ranie, jest Acticoat Flex, czyli siatka ze srebrem nanokrystalicznym, delikatna siatka i cząsteczki, małe cząsteczki nanosrebra aktywnie w opatrunku Flex 3, a Flex 7 to przez 7 dni, a w tym opatrunku przez 3 dni aktywnie uwalniają się do rany. I możemy ten opatrunek dokładnie wyciąć, czy to w postaci krótkiego sączka, dłuższego, czy też takiego ślimaka do na przykład głębokiej odleżyny. I jakby zachęcamy też właśnie do sączkowania ran i jakby wycinania sączków właśnie z jałowych opatrunków, na przykład takich siatkowych, które można jakby docinać. Może warto jeszcze przy tym Acticoacie wspomnieć to i w ogóle przy opatrunkach ze srebrem nanokrystalicznym, że jeśli decydujemy się na użycie właśnie tego opatrunku antybakteryjnego, to łożysko rany musimy wypłukać jałową wodą do wstrzyknięć, ponieważ właśnie ta delikatna siatka z nanosrebrem bardzo szybko wchodzi w reakcję z jonami chlorku sodu. Także jakby to jest dosyć ważna i istotna kwestia. No i oczywiście on zawsze będzie opatrunkiem pierwotnym, może być na rany głębokie, może być na rany powierzchowne, tam gdzie jest zakażenie. No i oczywiście jako wtórny opatrunek różnego rodzaju opatrunki piankowe, tutaj akurat widzicie Państwo Alevin Heal AG, jakby dokładnie o tych opatrunkach antybakteryjnych też jakby opowiemy Państwu w kolejnym webinarze, jakie mamy możliwości, jakie substancje antybakteryjne. I tutaj jakby znowu opatrunek, po który chętnie sięgamy, Alevin Life, tak jak Monika mówiła, opatrunek, który właściwie jest opatrunkiem piankowym, a właśnie jakby chłonie wysięg podobnie jak superabsorbent, jakby nie tylko mechanicznie, tak jak w większości pianek, ale też jakby zamyka go jakby chemicznie w środku opatrunku, on jest pięciowarstwowy i też akurat może na tym zdjęciu tego nie widać, ale ten opatrunek jakby ma też taki, można powiedzieć, wskaźnik, jak zaczyna się wypełniać wysiękiem, kiedy należy go zmienić, bo kiedy ten właśnie środkowy, to środkowe jakby kółko zaczyna
dokładnie, tak jak pokazuje, zaczyna się jakby zbliżać, wysięg zaczyna się zbliżać do właśnie do tej środkowej krawędzi, to to jest już jakby sygnał, że opatrunek trzeba zmienić, więc jakby łatwo też bardzo ocenić, nawet jeśli ktoś używa tego opatrunku po raz pierwszy. No i jakby tutaj też widzicie Państwo podstawowe pianki, to jest akurat alewin adhezji zwykły, który można docinać, jodosorb, to już o nim też jakby wspominaliśmy, no i oczywiście już opatrunki specjalistyczne, podciśnienie, piko na rany, takie właśnie powierzchowne, które tak jak już wspominaliśmy, tak jakby też idealnie zarządza nam tym wysiękiem, stymuluje jakby proces angiogenezy, tak, ziarninowania, także jakby oczywiście, tak jak widzicie Państwo, wiele różnych możliwości i myślę, że jakby fajnie jest, że jakby te możliwości się pojawiają, że te portfolio opatrunków specjalistycznych, ono się jakby powiększa, mamy po co sięgać. Ważne, żeby właśnie poznawać te wszystkie opatrunki specjalistyczne i stosować je dokładnie w codziennej praktyce. No, tutaj jeszcze chciałyśmy tak krótko wspomnieć o tym, jak możemy jeszcze troszeczkę przyspieszyć gojenie rany, jeżeli ta rana jest czysta, ziarninująca, na skórek idzie, ale chcemy jeszcze tutaj bardziej aktywować naskórkowanie oraz dodatkowo, jeżeli brzegi rany są na tyle mobilne, to możemy wybrać jeszcze, mamy możliwość jeszcze zbliżania tych brzegów. My u nas robimy to w ten sposób, że zawsze sączkujemy, tak jak tutaj na zdjęciu widać, ranę przy pomocy opatrunków i dopiero wtedy ją zbliżamy, bo jeżeli zamkniemy ją całkowicie, no to niestety w przypadku dostania się jakiejś bakterii, może nam ona, no niestety, skończyć się to zakażeniem. Także myślę, że tutaj, jeżeli zbliżamy, no to właśnie tak, żeby zostawić jakiś krótki sączek, aby ułatwić odpływ wysięku z rany. To tak chciałabym tylko tutaj krótko jeszcze. Tak, myślę, że to jest jakby fajna metoda też właśnie, kiedy ten proces naskórkowania często już jakby przedłuża się, a wiemy doskonale, że tak jest, to jest taki etap gojenia, który często uczy nas pokory, to właśnie za pomocą, jeśli rana na przykład wygląda właśnie tak, jak tutaj widzicie Państwo na zdjęciu, to właśnie jakby zbliżanie brzegu do brzegu zmniejsza nam też po prostu powierzchnię rany i wtedy po prostu ten proces zamykania rany i naskórkowania możemy właśnie takim działaniem, takim tapingiem rany skrócić i przyspieszyć. No i tutaj jeszcze właśnie chciałyśmy wspomnieć, dlaczego tak naprawdę nie polecamy, nie zalecamy stosować tradycyjnych opatrunków. Przede wszystkim dlatego, że wymagają one częstej zmiany. Powodują to, że zwykła gaza przykleja bardzo mocno się do łożyska rany. W chwili, kiedy chcemy ją zdjąć, możemy łatwo uszkodzić nasz naskórek, czy też ziarninę. Dodatkowo też bardzo szybko przesiąkają, mają kontakt z otoczeniem, więc nie zapewniają dokładnie, nie zapewniają ochrony przed tym środowiskiem zewnętrznym, nie pochłaniają zapachów, więc jest to też bardzo ważny element w procesie leczenia ran. Tak jak tutaj właśnie widzimy przy owrzodzeniu pięt, czy też owrzodzeniu rzędnym. Dodatkowo też przybierają właśnie do tkanek, do szwów i drenów, więc łatwo jest po prostu uszkodzić żywą i zdrową tkankę. Tak. Drodzy Państwo, powoli jakby zbliżamy się do końca naszego webinaru. Oczywiście jakby zdajemy sobie tutaj z Moniką sprawę, że temat jest jakby delikatnie, można powiedzieć, poruszony. Jakby takie ważne kwestie tutaj poruszyłyśmy. Natomiast tak naprawdę chcąc mówić o samym oczyszczaniu, o samych metodach oczyszczania, tak, chcąc jakby dokładnie omówić każdą z nich. Dużo można mówić jeszcze o technice sterylnej, o założeniach, właśnie będziemy poruszać oddzielnie temat infekcji w ranach, tak. Można mówić bardzo dużo i tak naprawdę na temat każdej jakby
z literek, odnosząc się do uniwersalnego schematu postępowania z raną, myślę tutaj o tajmie, na temat każdej z liter, czy to będzie oczyszczanie, czy to będzie zarządzanie wysiękiem, infekcja, naskórkowanie, można by zrobić oddzielny webinar i bardzo dużo mówić. Natomiast jakby podejmujemy tutaj próbę takiego właśnie podsumowania tego naszego webinaru. Myślę, że jakby w tym procesie postępowania z raną przewlekłą bardzo istotna jest właśnie edukacja, co też właśnie czynimy. Ten webinar ma taki cel, żebyśmy się wzajemnie, żeby wzajemnie edukować, wymieniać doświadczenia, jakby też korzystać z bogactwa zaleceń, wytycznych Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Akurat mówiąc tutaj o postępowaniu z raną przywlekłą, też jakby parę razy, kilka razy odniosłyśmy się właśnie do zaleceń Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Bogactwa zaleceń, wytycznych, schematów postępowania, bardzo konkretnych wytycznych, kto ma oczyszczać, jak możemy oczyszczać, kiedy nie oczyszczać, właśnie w dokumencie debridement, także jakby zachęcamy też właśnie do sięgania do tych wytycznych, one się zmieniają, one są jakby aktualizowane. To, co jest jakby jeszcze ważne, właśnie ten właściwy warsztat, ta właściwa technika, rekomendowana dla nas specjalistów technika sterylna, o której Monika mówiła. No i oczywiście jakby musimy sobie tutaj uzmysłowić i jasno chcemy powiedzieć, że oczyszczanie ran, ten kluczowy element w tym procesie postępowania z raną przewlekłą, jest to jakby ważne jest to, żeby on był powtarzalny systematycznie na każdej wizycie. My jakby chcemy tutaj, myślę, że Monika, zgodzisz się ze mną, oburzyć taki mit, że ranę to wystarczy raz oczyścić na pierwszej wizycie i wszystko będzie grało i hulało. Absolutnie tak nie jest. No, byłoby to chyba zbyt proste. Wszyscy by chcieli, żeby tak było, ale niestety tak nie ma. Więc jakby ten schemat oczyszczania ran musi być systematycznie powtarzalny na każdej wizycie. Jest to bardzo ważne, kluczowe. Jesteśmy o tym głęboko przekonani i mam nadzieję, że jakby Państwo też tutaj zgadzacie się z nami. No i zobaczcie Państwo, tak naprawdę całe bogate portfolio opatrunków specjalistycznych. Zachęcamy, żeby właśnie jakby te działania, które podejmujecie Państwo na wizycie, mam na myśli tutaj lawaseptykę, oczyszczanie różnymi metodami, następnie antyseptykę, te działania jakby przygotowują nam łożysko rany do kolejnego etapu. Właśnie opatrunkiem specjalistycznym, po który sięgamy, taki czy inny, my jakby też przedłużamy to nasze działanie, ten proces leczenia, my go przyspieszamy do kolejnej wizyty, także jakby zaopatrywanie ran opatrunkami gazowymi, to już jakby można powiedzieć odchodzi gdzieś tam do lamusa. Gazy używamy do mycia ran, do ewentualnie działań takich hemostatycznych, kiedy jakby takim pakiem gazików uciskamy ranę, natomiast do zaopatrywania, do leczenia, tak żeby przedłużać, przyspieszać, przedłużać te nasze działania, podejmowanie na wizycie i przyspieszać proces gojenia ran. Zdecydowanie zachęcamy jakby do sięgania, do poznawania opatrunków specjalistycznych. Z naszej strony, drodzy Państwo, to wszystko. Myślę, że teraz jest czas na pytania i odpowiedzi. Jeśli takowe się pojawią, myślę, że się pojawią, bo trochę tutaj pytań było, podglądałyśmy na czacie, więc teraz jakby mamy czas na pytania. Dzień dobry. Czy przy zmianie opatrunku od leżyny powinnam mieć jałowe rękawiczki? Takie pytanie zadała nam pani Julia. Myślę, że najlepszym wyborem byłyby jałowe rękawiczki, ale tak jak mówiłyśmy, jest też dozwolona technika czysta, tak? Jeżeli nie mamy możliwości wykorzystywania techniki sterylnej, to starajmy się korzystać z tej techniki czystej, czyli może pani użyć rękawiczek diagnostycznych pod warunkiem, że będzie pani dotykała jałowymi gazikami, narzędziami na przykład, tak? Tak, aby unikać dotykania łożyska rany, czy też obrębu rany, właśnie w rękawiczkach diagnostycznych. Ale jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, czy powinnam, to powinnam sterylnych. Tak. Kolejne pytanie. Rana przewlekła zawiera zawsze bakterie. Skąd wybór sterylnej, a nie czystej techniki zmiany opatrunku?
Dobre pytanie. Tak, my sobie zdajemy z tego sprawę, że rana przewlekła zawiera zawsze bakterie, zawiera biofilm bakteryjny. Biofilm to nic innego jak bakterie, tak? Natomiast no jakby odnosząc się do wytycznych, o których też mówiłam, na które się powoływałam, tam jest jakby jasno powiedziane, że oczyszczanie rany przewlekłej ma być w technice sterylnej i wszystko, co jakby używamy do zaopatrywania postępowania z raną przewlekłą, ma być sterylne. I teraz jakby tak jak mówiłam, zobaczcie Państwo, skąd wybór techniki sterylnej. My pracując tylko i wyłącznie w technice sterylnej, jakby też zdarzały nam się reinfekcje w ranie. Jakby no, nie wyobrażamy sobie innej drogi jak technika sterylna, właśnie dlatego, żeby dodatkowo jeszcze tej rany nie kontaminować bakteriami z rąk, ze środowiska pacjenta, z jego ubrania, gdzieś właśnie z blatu, z szafki, jeśli jakby nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby jakby rękawiczkami, którymi tak pracujemy przy ranie, dotykać szafki, blatu czy innych rzeczy. Także myślę, że zdecydowanie metoda sterylna. Jak długo utrzymać te larwy na ranie i skąd je Pani pozyskujecie? My pozyskujemy larwy z firmy Biomantis, jest to firma z Krakowa. Jeżeli chodzi o to, jak utrzymywać te larwy długo na ranie, u nas pacjenci mają je przeważnie zakładane na 5 dni, ale ponieważ boimy się, że będzie zbyt duży wysięg i larwy zwyczajnie mogą się utopić w tym wysięgu, to zalecamy pacjentom, żeby pojawili się u nas w przychodni na kontrolę tych larw, czy one tam prawidłowo oczyszczają tą ranę, czy są przede wszystkim żywe. Dlatego też my zakładamy na 5 dni, ale z kontrolą za 2 dni od momentu założenia. Tak jest. Czy nekrektomia to tylko skalpelem? Niekoniecznie. Nekrektomia, czyli jakby myślimy tutaj o usuwaniu martwicy. Martwicę z rany możemy używać skalpelem, ale możemy używać też luerem, możemy używać, usuwać ją łyżką kostną, peanem, jakby pensetą chirurgiczną. Tutaj będziemy mówili w przypadku używania właśnie tych narzędzi, które wymieniłam, o nekrektomii jakby chirurgicznej, tak? Czyli jakby tej, która przynosi, no jakby jest najszybszą metodą oczyszczenia rany właśnie z martwicy, tak? No ale możemy też jakby tą martwicę z rany używać, na przykład możemy mówić o nekrektomii enzymatycznej, tak? Także niekoniecznie tylko skalpelem. Czy można polecić na ranę, polecić na ranę ostrą, pooperacyjną z dużą ilością wysięku z Państwa oferty opatrunków? Myślę, że... Oferty opatrunków, znaczy no bo nie wiemy do końca, do kogo jest skierowane pytanie. No, myślę, że właśnie o firmę z Michelin Lefy, bo ona jest dzisiaj tutaj jakby współorganizatorem tego webinaru. Mamy ranę pooperacyjną z dużą ilością wysięku. Myślę, że może być PICO. PICO jest jakby idealnym wyborem, właśnie nawet jest rekomendowane jako profilaktyka miejsca operowanego, więc jakby na przeróżne rany pooperacyjne, na ranę ostrą pooperacyjną, jeszcze jaki jest wysięg, no jakby idealny wybór. To wszystko też jeszcze zależy, jakiej wielkości to będzie to rana, tak, jakiej lokalizacji, jaki mechanizm powstania tej rany, bo może być na przykład też tutaj Alevin Life będzie dobrym wyjściem, bo jakby podkreśla Pani, że to duża ilość wysięku, jest jakby też dobrą alternatywą na ranę pooperacyjną. Więc jakby myślę, że tak byśmy odpowiedziały na to pytanie. Tak. Czy za każdy opatrunek chory płaci? Jeżeli chodzi o procedurę opracowania rany, to tak, jest ona w naszym ośrodku płatna. Jeżeli chodzi o opatrunki, no to staramy się wypisywać pacjentom opatrunki na receptę, czyli tak, aby były one refundowane. Mamy tutaj podpisaną umowę z NFZ-em, więc jakby płatne opatrunki są tylko na wizycie pierwszorazowej, natomiast na kolejne wizyty pacjent przynosi swoje opatrunki, więc my aplikujemy opatrunki, które on dostarczy na wizytę, ale no, za samą procedurę chory płaci.
Tak. Czy każda zmiana opatrunku odbywa się tylko w klinice? No tak. Zalecamy oczywiście i u nas praktykujemy, że każda zmiana jest tylko u nas, ale mamy też pacjentów z całej Polski, dlatego też jeżeli jest jakiś problem z przyjazdem do nas, bądź też możliwości ekonomiczne danego pacjenta nie są możliwe, żeby realizować wszystkie wizyty u nas, wtedy też staramy się edukować rodzinę pacjenta, czy też prosimy, żeby jakąś znajomą pielęgniarkę, czy też pielęgniarkę z ośrodka, w którym pacjent mieszka, może do nas przyjechać, my ją przeszkolimy, jak zmieniać taki dany opatrunek. Ale jeżeli chodzi o taką naszą codzienność, to tak, pacjenci przychodzą na każdy opatrunek do naszej kliniki. Przychodzą w zależności od rany, od wysięku, od tego, czy jest zakażona, czy nie. I wtedy ustalamy plan, za ile dni ma się pojawić na kolejną wizytę. Może jeszcze warto tutaj dodać. Jeszcze tam na chwilę wrócimy do właśnie do tamtego pytania. Tak, ale to, że jakby nasi pacjenci sami nie zmieniają opatrunków, tak? Nie przewijają kompresji, nie zmieniają sami opatrunków. Jakby są w tym zakresie edukowani też na pierwszej wizycie, tak? Jakby wszystko jest po naszej stronie, bo to my jesteśmy profesjonalistami, którzy się na tym znają. Natomiast tak jak Monika powiedziała, czasami jakby robimy odstępstwa, bo jest jakby, wiadomo, są koszty, jest odległość, jakby do każdego pacjenta oczywiście indywidualnie podchodzimy. Poprosimy kolejne pytanie. Jakie propozycje dla obrzęku limfatycznego kończyn dolnych z wysiękiem? No jeśli obrzęk limfatyczny kończyn dolnych z wysiękiem, no to przede wszystkim jakby tutaj musimy wdrożyć i zacząć od leczenia przyczynowego. Bo jeśli jest obrzęk limfatyczny, no to najczęściej jest właśnie niewydolność żylna, przewlekła niewydolność żylna i dodatkowo jeszcze obrzęk limfatyczny, a więc kompresjoterapia. Często ten jakby ten obrzęk jest właśnie związany z... Znaczy, jeszcze raz, bo za szybko chciałam, wysięg jest właśnie związany z bardzo dużym obrzękiem, tak? Więc jakby zadaniem numer jeden, które sobie stawiamy w przypadku takiej rany, jest zredukować obrzęk. Tutaj jeszcze jakby może warto wspomnieć, że już jakby też na etapie, kiedy u pacjenta jest rana, my wdrażamy właśnie też drenaż limfatyczny, który dodatkowo wspomaga właśnie, redukuje ten obrzęk limfatyczny, wspomaga proces gojenia, zdecydowanie go przyspiesza. Więc jeśli tutaj jest pytanie, jakie propozycje? Kompresjoterapia, drenaż limfatyczny. I opatrunki super absorbent. Tak, na pewno od takich zaczynamy na początku, później przechodzimy do pianek. I jeszcze ci przerwę, że nieadhezyjne oczywiście, tutaj chcę tak, jeszcze podkreślić. Dokładnie, bo tak jak już tutaj Monika powiedziała, pod kompresjoterapię tylko i wyłącznie opatrunki nieadhezyjne. Często odleżyna na kości krzyżowej sięga szpary poślakowej. Jakie trudności, jest trudność utrzymać szczelność opatrunku, a jeszcze przy dużym wysięku jest dodatkowa trudność, zgadza się. Proszę podpowiedzieć, jak sobie poradzić ze szczelnością w tym właśnie miejscu. U nas oczywiście też mamy takie przypadki i my często stosujemy na to folię Opside, którą tutaj też w swojej ofercie ma firma Smith & Nephew. W momencie, kiedy przyklejamy opatrunek do rany, naklejamy właśnie w okolicy szpary tą folię i myślę, że no ona bardzo dobrze się sprawdza, tak? Rzadko się zdarza, żeby się odklejała, można też ją zawsze wytrzeć, nie przenika to do rany, więc tutaj proponowałobyśmy takie rozwiązanie w tym przypadku. Jeszcze myślę, że warto wspomnieć o skin protektorach, czyli jakby tak, na przykład Secura, która jakby też poprawia adhezję opatrunku w tej trudnej lokalizacji, jakby zabezpiecza dodatkowo skórę. Też jeszcze myślę, że tak, folia, skin protektory, czyli właśnie Secura albo w postaci gadzika, albo sprayu, albo lizaka, bo jakby są różne formy adhezji, ale też myślę, że warto jakby też poprosić drugą osobę o pomoc i właśnie jakby właśnie naciągnąć tą skórę. Dobrze dokleić opatrunek, tak, to jest właśnie wyprostować też, żeby nie było tam fałdy, zagięcia,
my sobie jakby z taką trudną lokalizacją w ten sposób radzimy, że właśnie jeszcze dodatkowe ręce, żeby przytrzymać, naciągnąć, właściwie przygotować tą okolicę. Nawet jeśli nie mamy skin protektorów, czyli właśnie tej sekury, może być to gazik z alkoholem, którym jakby właśnie odtłuścimy skórę i wtedy też ten opatrunek będzie się dużo lepiej trzymał. Czy można stosować opatrunki ze srebrem na rany nowotworowe? Myślę, że tak. Rany nowotworowe, jest to taka grupa opatrunków, jest to grupa ran, przepraszam, no taka problematyczna, trudna do zaopatrywania. Jeśli jakby mówimy tutaj o ranach nowotworowych, onkologicznych, to tutaj jakby jest kilka ważnych kwestii. Zawsze wybieramy opatrunek superchłonny, często opatrunek, który będzie działał hemostatycznie. Często też właśnie sięgamy po opatrunek antybakteryjny, bo mamy nadkażenia w ranie, bo mamy przykry zapach i jakby może być to też opatrunek, który dodatkowo jeszcze pochłania zapach, czyli na przykład z węglem. Czyli jakby odpowiadając wprost na pytanie pani Honoraty, myślę, że jeśli jakby pacjent dobrze toleruje, chodzi nam tutaj o działanie antybakteryjne, więc jak najbardziej opatrunki ze srebrem mogą być. No i my też w sumie w naszym ośrodku stosowałyśmy na ranę nowotworowe opatrunek ze srebrem. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. To bardzo miłe. Bardzo dziękujemy. Świetnie przygotowany, przeprowadzony webinar. Dziękujemy bardzo, bardzo pani Barbaro. Darku, czy my mamy jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, jeśli nie ma już żadnych pytań, to nam z Moniką było niezmiernie miło gościć w Państwa domach. Dziękujemy za wspólnie z nami tutaj spędzony czas. Zapraszamy do edukacji, zapraszamy na kolejne webinary. Zapraszamy do nas do ośrodka. My bardzo chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem, edukujemy, jesteśmy jakby bardzo otwarci. Kłaniamy się nisko.